Cześć wszystkim, z tej strony Mati, tu jest w domku jak zwykle Błażej. Siema, tutaj Błażej z kanału Nerdownia TV. Witam Was w kolejnym odcinku z The Forest. Wychodzisz sobie z toporkiem. No ciekawe, właśnie. Czy są jakieś inne toporki. Musimy coś zeżreć, ja mam pusty żołądek znowu. Ja tak mam do połowy, ostatnio chyba zjadłem. Dobra, trzeba byłoby coś upolować, te ptaszki latają. Ej, jest tylko problem. Sarnę trzeba upolować, a ty? Co? Jest problem. Jaki? Zeżarłem to mięso i mi żołądka nie napełniło. Co? Zeżarłem jeden kawałek i nie napełniło mi żołądka. O. Co to ma znaczyć? Udzidowałem ptaszka. Ty. A co my mamy, na co te patyki zbierać, bo ty coś postawiłeś. O właśnie, bo ty ostatnio to postawiłeś, co to jest? Czemu mi nie pokazujesz, że nie mogę tego mięsa powiesić? Czekaj, idę rozwalić totem kolejny. Coś się zbagowało, czy o co chodzi? Ktoś mi powie zbagowało później? Czy to się coś jakoś inaczej smaży? Czy co? Nie to wiem, czegoś nie, bardziej nie rozumiem. Wiesz co, mam upolowane mięso z ptaka. No. Jak to brzmi, mięso z ptaka mam upolowane. No. I trzymam je w ręku, zobacz. I nie mogę go powiesić. Piekane. Może tego się akurat nie wiesza, nie wiem, co się z nim robi. Teraz tak. Patrz. Ha, już sobie przypomniałem, że się bierze. Jak to było? A, że plecak jak weźmiesz na matę w połączeniu i weźmiesz na przykład tego kija, tą dzidę, którą zrobiłeś, nie? No. Tylko na macie, że plecak i dzida i to się bierze połącz, to wtedy możesz wybrać sobie na tym, na którym przycisku chcesz mieć tą dzidę, że będziesz szukać w inwentory. A i teraz na przykład zamiast napoju czy tam alkoholu, cyk. Dobra. Escape i teraz sobie jedynka mam co? Siekiera, a dwójka mam dzidę. Ty mi powiedz, na co my te patyki mamy zbierać, bo ty coś postawiłeś. Na drewno. Skład. Aha, składzik miał być, no właśnie. Dobra, ale my musimy rąbać drzewo i ten. Ja ci, Mati, chciałem tylko powiedzieć, że te pochaplańcy już tam w lesie biegali, już ich widziałem. Dobra, i musimy zacząć budować jakiś mur szybko. Ja bym proponował wejść do domu i skraftować mołotowy i podpalić obóz. A po co chodzi do domu? Czekaj. Szmatę potrzebuję. Ej. Próbujemy ich obóz podpalić? Alkohol, szmata. Ja sobie już będę łączył. Nie wiem, nie będę, może ten. Może ich podpalał. Czy to było i się kraftowało? Tak, ale jak przyjdą tutaj, to się rzuci w nich, jak będą większym stadem. Jak alkohol położyć na ten środek teraz, kurde? Prawym przyciskiem myszy naciskasz. Jakaj tkanina? Tak. Jak utworzyć teraz tego mołotowa? No i szmatę. Jedna szmata i jeden alkohol? Tak. A mam, faktycznie. Lewym weź, tak? Mam to. L się podpala, gdzie jesteś? Chodzę tutaj, kombinuję, szukam i coś trzeba rąbać. Patrzę, może jeszcze no jakieś tam leżą te... Leżą chodzę, jakieś no, nieotwarte ja paczki. Chodź, idziemy spróbować podpalić im obóz. Jedną chatę podpalimy chociaż dla beki. Ciekawe, czy się będzie palić. Idziesz? Próbuję. Dawaj, podpalimy im. Te sceny są zbyt drastyczne. Co ty tam robisz? Z tym rozmawiałem z Sarenką. Pytanie też, jak daleko ten, jak on daleko jest w stanie tym mołotowym rzucić. Czuję, że głód zjedz coś. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tam. No widzę pekam cię. Tu na skarpie. Jeszcze było pytanie do ciebie. Ty. Ale ja widzę jakiś problem. Co znowu? My mieliśmy tu kłody, ich nie ma. A no właśnie ty.
Przecież na kupce leżały. Gdzie one są? Znikły sobie, o. Dobra, dawaj, idziemy podpalać, bo zaraz oni przyjdą. Jaki masz pomysł? No, zobaczymy, co się stanie. Jak się jedną chatę podpali chociaż. Czuję, że ja nie mam HP ani nic kompletnie, nie? Tak, trzeba byłoby alkohol położyć też na jakiś przycisk sobie. Połącz z plecakiem. I połączę z plecakiem, wezmę to zamiast alkoholu. O. Dobra. Teraz jak wezmę trujeczkę, to mam alkohol. Dobra, i teraz co? Kiedy to się podpala? Już, czy dopiero jak rzucić się chce? Myślę, że będziesz chciał rzucić. No dawaj. Dobra, ty mi powiedz, gdzie oni są. Oni gdzieś byli w tamtym kierunku, w którym ja teraz patrzę chyba. Na razie mam w dupie, gdzie oni są. Tu jest obóz ich. Ja chcę to podpalić. Ale nic stąd nie przychodzą. A ile masz mołotowców? Dwa. Ja mam jednego. Czekaj, na próbę podpalimy. Ale nie ognisko, chatę. Chuj, tu noga leży. No to na grilla będzie dobra. Czekaj, podpalam. Jak się rzuca to w ogóle lewym? Jo, pali się ta szopa. Są jakieś namioty? Się spali. Namioty? Co? Namioty tu są jakieś. Ja ci powiem, że to nie... Jakieś obozowisko było. Tu leży ciało. Rozłożone i muchy latają. Śmierdzi. I tam widzimy jakąś nogę. Gdzie ty jesteś? My za daleko w tamtą stronę idziemy już teraz. Tak, tak, bo jak chciałeś ich zaatakować, to oni są gdzie indziej. W innym kierunku całkiem. I co to za... Tu w ogóle chyba ten. Te namioty to ci tu byli. No, wiesz. Dobra, jeszcze było pytanie do ciebie. Ty masz tą skorupę żółwia kolejną? Nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś w ogóle. Musisz zobaczyć, czy masz skorupę przy sobie, bo potrzebujemy ją. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie ty w ogóle jesteś. A tu. Bo trzeba ja to postawić sobie jeszcze skorupę zjeść, bo ja kolejną. Nie mam zdrowia, nie mam energii, nie mam nic. No to jak ty to robisz, jak jadłeś i nie masz nic? No właśnie nie wiem, jak to jest możliwe. Zapisane było to, przecież mieliśmy full wszystkiego. Czym ty tu rzuciłeś? Nie wiem, tam leżało. Dobra, chodź budować, coś robić, a jak przyjdą, to będziemy w nich rzucać. Podążam. Czym rzucać? No koktajlami. Damy im coś zrobić, się napić. Królika chciałeś? Aha, co miałem zobaczyć? Skorupę żółwia, czy mam? Tak. Mam, no. No to weź postaw. Gdzie ja mam to postawić? Aha, tą miskę na wodę, tak? Tak, tak. Jeszcze jedną. Jak to się robi, bo to jest za trudne dla mnie. Gdzie to się stawiało? Gdzie to o! Jest? Są tutaj. Już? Nadeszli? Tak. Tu nie może być chwili spokoju? O, jest zbiornik na wodę. Biegnie do mnie. Znowu? Tak. Patrz, przywitam go. Trzeba zobaczyć, jak łuk wykraftować, wiesz? Nie mam patyków. Ej, to nie jest zarąbiste w ogóle. Nie trafiłem gościa. Mati, to jest w ogóle zarąbiste, nie? Atakuje mnie. Słuchaj, postawiłem ten jakby szkielet, nie? Wiesz, co się stawia i zobacz, skorupa wisi w powietrzu, bez patyków. Brawo, tak się ten buduje. Dobra, nie wiedział, bierz koktajla i ten. I musisz gościa rzucić, bo jest nie tutaj mam koktajla. Muszę zrobić. Co? Muszę zrobić koktajla pierw. Cały czas mówiłeś i nie zrobiłeś? No jednego tylko miałem. Teraz mam, gdzie on jest? No tutaj jest babka, a obok był ten mutant, tam pobiega. Następna babka przybiegła. Już ich chcę. Tylko że nie trafiłem, nie? Robi. Kogo podpalić? O. Gdzie ty to rzuciłeś? Jeszcze nigdzie. Aha. Idę do tego dużego z tym. Ty za plecami masz jeden.
Podpaliłem go, dobra, spłonął. Chyba spłonie. Mam nadzieję, że spłonie. Uważaj plecy. Z dzidu ją i musimy uważać, Mati, bo ja założyłem, że my siebie możemy też napierdzielać. No tak, no widziałeś, jak ja ciebie zaatakowałem w tamtym odcinku, nie? On co, on się nie spalił? Zobacz, uważaj. Muszę siekierę wziąć do ręki. Plecy, ty! No jak siekiery nie mam? No to sobie musisz przestawić na tego, na przyciski te. On jest... kiedyś umrze w końcu? A można kamieniami ich bić na przykład? I on ma nieskończone HP, czy co się dzieje? Dobra, zdech chyba w końcu. Dobra, odsuń się stamtąd, musimy opanować sytuację. Już jezny Zyta tu jest, stara przyszła. Tak. Jedną prawie porobiłem, ale ta jeszcze tu jest. No czekaj, ja sobie muszę dzidę porobić, bo się kieram to chujowo jest. Muszę sobie nie mam patyków. A co można z kości robić? No masz drewienka, takie małe drzewka. Czekaj, a co można robić z kości? Ognisko podpaliłem, ty wiesz? Znaczy dorzuciłem do ogniska, 86 liści potrzeba było. Ich można też kamieniami bić, ale podejrzewam, że nie są mocne. Mocniejsze od siekier. Dalej, Genovefa tu czeka. Nie, no muszę patyki sobie włócznie zrobić, bo inaczej to się nie da. A mam dzidę. Tylko ją idzie stuningować. A w jaki sposób się dzidę ulepsza? Czym na przykład? O, zrobiłem sobie krzywdę. Czy ja ją trafiam w ogóle? No, tak wygląda. Ale co mi tacy twardzi są? Mnie się zdaje, że oni coraz więcej jakby HP mieli. Przybieg ten gościu. Właśnie żyje. Pomóż mi tutaj, kowody. Jak leżę. Co? No, ten stara przyszła i powiedziała, że już nie ma chlania piwa. No to ja też padłem. To zajebiście, czyli się lecimy w samolocie. Dobrze, mamy blisko. Śmiesznie. Ty, ale ktoś... Jak to możliwe? Ja ją tyle atakowałem i... No to jest chore. Dzida jest słaba, mówiłem ci. Bo to trzeba podejść, dzidnąć, ale że tak powiem. Jak dzidę ulepszyć w ogóle? Nie wiem, czy się ulepsza, to się używa trochę inaczej. To jest pokazane. Jak ten, jak w kraftowanie wejdziesz, że można ją ulepszyć. Ja bym chciał odzyskać te swoje śmieci z plecaka, bo mi to potrzebne jest do przeżycia. Więcej śmieci w samolocie jeszcze. To ja mogłem się nażreć w sumie, a ja przybiegłem tu po plecak od razu. Zaraz mnie Genovefa zaatakuje. Już to czuję. Ej, to nie ty biegłeś przed moim twarzą przed chwilą. W samolocie już są? Ktoś mi tu biegł. To nie ja, przysięgam. Nawet mordy. Słyszę. Słyszałem dalej cię mordy i to była Genovefa. Dobra, przybiegła tu. Gdzie? O, gdzie? Jest. Gdzie? 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 To jest ta, co ją biliśmy. Co teraz ucieka nagle? Co tu się dzieje? Patrz, jak szybko dookoła pobiegła, co za... Ja pierdzielę, ona jest opętana jakaś. Czekaj, jak ten, jak deszcz pada, to szybko ten, szybko... Ognisko pada, widzę. Połącz, ale z tym ja dzidę mogę połączyć. Z czaszką nie. Ze szmatą? Też nie. A jo, mam jakieś szmaty faktycznie. Łatwiej mi jest dobić sarenkę siekierą, niż tą dzidą walić. Mówiłem ci. Dobra, teraz tak, mamy problem, znowu nic nie zbudowaliśmy, nie? No to jest właśnie problem. A jest ciemno. Ja bym musiał coś zeżreć. O, teraz zeżarłem i teraz się nażarł, napełnił się żołądek. Chyba, że... A nie, bo
Aha, dobra, bo ja chyba nie to nacisnąłem i mam to ususzone mięso w plecaku. Nie No no. dobra. Teraz dorzuć liście, jak będą ten do ogniska. Ja myślę, że to się będzie jeszcze palić, ale mam w razie co, żeby dorzucić. O, po lisie. Chciałbym mieć nadzieję, że się nie podpalimy w chacie. Może koktajla w chacie nie używaj. Tak, jak wszedłeś do chaty? No. To uważaj, żeby nas nie zaatakowali przez okno znowu. Za czym, czy nas nie będą atakować przez ścianę, ale trzeba będzie Jak szybko coś ostatnio. budować. No, ale to by dzień musiał się zrobić, a tu strasznie wolno się to napełnia. O, Masz znaczek, na patrz, sobie no, krem. nocy, widzisz? Co? Znaczek nocy jest, jak najedziesz na tym zapisie, to może się będzie dało zrobić dzień. Bo czekaj, może trzeba zapisać i wtedy się zrobi. Wątpię. Okej, okay, robię save'a. Gówno, nic z progresu nie zrobiło. Nie, mi się wydaje, że można zapisać tak mniej więcej, jak to dojdzie do połowy, wiesz? Nocy czy coś takiego, Myślisz? nie rozumiem. Nie, No. to chyba pełne. Nie wiem, czy to pełne było wtedy, jak zapisywaliśmy, nie czaję tego. Nie, że pełne. Bo to jest pora dnia, nie? Mniej więcej do połowy czasu A, bo to jest dochodziło, pora wtedy dnia, nie? Ogólnie tu dało chyba się iść pokazano. spać. To Możliwe. zdecydowanie za szybko to leci. Patrz, mamy poduszki tu do spania nawet. Dobra, to popatrzmy sobie, co my możemy sobie No skraftować właśnie. ewentualnie. Poczytajmy Jakiś tą jakże kamień. wspaniałą książkę. Autor nieznany. Czekaj, bo co my. Ten, jakieś takie fortyfikacje czy coś, jakby, żeby zrobić. Gdzie to się robi takie coś? Niestandardowe ściany. Niestandardowy dach. To można całą chatę budować. To ja zbudowałem. Co? To jak na Ancyskoszt. patyki, no super. Boże, Co? spójrz na mnie. Co ty robisz? Jak wyglądam? Co ty masz na tej ręce? Jakiś pancerz sobie zrobiłem. O, super. Z czego go zrobiłeś? Kości wkładałem i ten. I z te tkaniny. Jasne, muszę też zrobić, zaraz zobaczymy. Tkanina. I ileś tam sztuk kości? On tobie będzie pokazywał ten trybik. Może kością można walczyć? Myślę, że wykonuje jakieś przedmioty z tej kości, ale. Aj. Czekaj, dałem czachę i co? Dałem. Nie, ja nie chcę czachy mieć w ręku. Straszki można zrobić też pewnie jakąś broń czy coś. Jak położysz czachę, to on już mówi, że masz 50% coś skraftowane, Dobra, co położyłem dość. szmatę. I co, jak ten pancerz ty zrobiłeś niby? No ileś tam kości powkładałem. Aha, dobra, jest. Może więcej szmat jeszcze. Oni tu biegają dookoła nas, czy mi się Nie wydaje? mogę zrobić pancerza, coś jeszcze musi być. Mam tkaninę i kości i nie zrobiło mi pancerza. Kości i tkaninę. Ale ile tych kości? No, 4 albo 5. To widzisz, jak tryb tobie się No napełnia. to Dwie miałem kości. tyle. Dwie tkaniny i ileś tam tych. Jak będziesz miał ten tryb na biało napełniony, to znaczy, że już możesz to zrobić. No ale właśnie nie mam, a kości wrzuciłem kilka i kilka tkanin. Nie Bez mogłeś sensu. tego skraftować? Mam 4 kości wrzucone. No i co? Dorzuciłem 3 tkaniny i dalej tryb nie jest pełny. Coś jeszcze wrzuciłeś? Kości. Niciula, nie idzie. Z zębów co się robi? I chyba tu są obok nas teraz. Znowu? No. Sok z drzewa. Co to robi? Aha, napojem też można pragnienie napełnić, widzę. Czekaj, kombinuję.
I z tego się nic nie da. No co to jest, proszę Państwa, co to jest? To jest, proszę Państwa, dzida. Proszę, nas nie atakują. No i co, mówisz, że... Co, nakładłem tych kości i nie zrobiło pancerza? Nie wiem. Trzeba będzie u mnie zobaczyć na odcinku. A chyba z 5 tych kości miałem. I szmat od ciula. Mały kamień, wow. Możemy już ten... Nie ma dalej nie. tego. Żeby dzień się zrobił. Tak oni tu będą chodzić, coś no będzie to ile to musi minąć, zrobić, żebyśmy ale... mogli ten... Co? Ile to musi minąć, żebyśmy mogli dzień zrobić? Nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że do połowy tutaj tej kreski, ale widzisz, że nie. No nic, jeżeli poczekamy do widnego. Ognisko jeszcze się nie gaśnie. Ile masz liści? Nie wiem, muszę zobaczyć ile tych liści. Liści już nie mam nic, bo chyba do ogniska poszły. No bo ja wyrzucałem. To też trzeba będzie po prostu ścinać te drzewo. No albo co teraz na odcinku będziemy cały ten w chacie siedzieć bez przesady. No nie. Tam biega ten ułom z tym kurde światłem na bani. Rzemiosło. Nie, trzeba by odprawić jak to się robi, żeby dzień szło zrobić, bo to jest przesada. Stojąca pochodnia. Czekaj, ja idę na ryzyko się obmyć. Czyli można jak takie nie... pochodnie porobić. Stojące. No, w stronę pobiegłeś tutaj, ale w tym się nie obmyjesz chyba. Właśnie tu widzę. Tu trochę wyżej jest ten jeziorko. Ale tu wyżej jest to jeziorko, nie? Ja się boję, że tu wyżej będzie Genovefa. O, tu się umyje. O, właśnie. Jest. W ogóle jeszcze są te do pootwierania. Torby. O, właśnie. Batonika znalazłem na przykład. Kaniny leżą, to trzeba pozbierać, ewidentnie. Ja tylko czekam, kiedy Genovefa nas zaatakuje jakaś. Się woda nie nazbierała jeszcze. Szop tu biega, czy co to jest? A ty mięso jadłeś? Jedno zjadłem i jedno mam w plecaku, bo wtedy przez pomyłkę wziąłem, bo myślałem, że zeżarłem, a nie zeżarłem. Dobrze, bo ja tak się zastanawiam, co tu jest grane, no. gdzie jest mięso. Co mówiłem, że ten, że żołądka nie napełniła. Ja wziąłeś, nie... zobacz jaką ten, pochodnie można było postawić. O, fajne. Będą teraz wiedzieć, gdzie mają przyjść. Dobra, można kolejną postawić. Tutaj tak gdzieś. Idę do chaty, bo mieliśmy zobaczyć, jak te fortyfikacje stawiać i dalej do tego nie dotarłem. No teraz wiem, po co są kamienie. Kamienie są po to, żeby komuś w łeb rzucić. Nie, no, do tej pochodni się to przydaje. Dobra, czekaj. Ja muszę zobaczyć, jak te, gdzie to się robi, te fortyfikacje pieprzone. Pójdę sobie do domku i sobie coś zjem. Ładowanie, co tu są? Jakieś ławki, pułapki. Czekaj, to nie wziąłem tego mięsa, meble. Które miałem. Ale meble. Okej. Meble są dorąbane, nie? Ozdoby. Gdzie tu są jakieś te fortyfikacje? Czekaj, budowanie niestandardowe jakieś widzę. Mur z kamieni, o! Mati, budujemy mur z kamieni? No, a nie wiem, ile to kamieni potrzeba. Nieskończoność, zaznaczasz i budujesz. Ale to wysokie będzie? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Ej, co tu, chatę idzie obmurować? Jakąś palisadę budować, albo coś w tym stylu. Czekaj, trzeba to wypróbować. Teraz jak to się robi, lewym? Aha, lewym i idziesz i zaznaczasz, jakie długie ma być. Tylko troszkę dalej byś musiał to robić od chaty, czy nie? Na razie na próbę stawiam. No to taki kawalątek postaw tylko.
Masz kamienie, bo ja coś tam miałem. Kamieni leży od ciula. Tak wygląda. No kamieni jest zaraz... dużo. Co? Teraz nagle jest w ogóle całkiem dużo. Tu jest ta woda, nie? To tam... Nie wiem, czy oni przeskakują tą wodę. Nie wiem właśnie. Dobra, czekaj, bo zbieram kamienie, bo ich dużo potrzeba. Ale dużo też leży. Kurczę, już mam pełno. No to dobrze. To można 5 kamieni tylko podnieść? Kłody nosi po 2 takie pydy, a kamienie można po 5. Bo one są ciężkie. Dobra, przestraszyłem się, a to tylko sarenka. Ja też, ja pierdzielę druga. Weź to mnie nie straszcza, kurde. Chcecie, żebym zawału dostał? Cześć, sarenki. Ciekawie to wygląda ogólnie, ten mur. Prawie ze skutecznością. W ogóle z dobrej strony go postawiłem, bo oni przeważnie przychodzą tu z tego lasu, a ja postawiłem mur od strony takiej, od której oni nie przychodzą. To jest mistrzostwo świata dopiero. Ciekawie się go układa. Dobra, a tu się da skakać. No jak ja skaczę przez ten mur, to oni też nie. Jest dla niepoznaki. Ale się odwracają szybko te kamienie, przecież tu przed chwilą były zebrane. No właśnie. Masz patyka? Dołóż do tej pochodni tutaj patyki. Patyka? Zobacz, za tobą jest. No, patyki tam trzeba dołożyć. To tu z kamieni idzie nabudować, kurde, jak one się co chwilę pojawiają, to... Wielowarstwówki, nie? Tu przychodzi. Nie wiem, czy mam takie... patyka, nie mam jak... patyka. Jak w takich, w tym, w defense zone jakimś. Nie, zombie. Mam patyka, nie mam patyka, ale dobre wieści, dzień się zaczyna robić. Słyszysz, będziemy takie mieć mury 10 rzędu. Jo, to postawimy takie i te zrobimy. Takie włócznie czy coś, nie wiem. Tu szło coś takiego zrobić, co strzela, jakiś taki jakby ala łuk. Ale są też takie, jakby takie, wiesz, zasieki. Wydaje mi się. Licho, my się tu opancerzymy. Tylko w tym miejscu stoi ten stojak teraz na drewno. Brakuje jeszcze patyk. Ty, ale tak o dziwo, to za wiele dzisiaj ich nie atakowało. W poprzednim odcinku to więcej było rzeźni. W poprzednim odcinku to masówka szła. O, na razie cisza i spokój, może to dobrze. My to nagrywamy w piątek, w niedzielę rano. Zaczynam być głodny, zaraz będę musiał coś zeżreć. Dobra, teraz tak. Ta pochodnia dogasa? Nie, ona płonie. Ciekawe, czy będzie można dołożyć jakby do tego. Znowu mnie sarna przestraszyła. Nie lubię tego. A kamieni tu jest tyle, że tu można, nie wiem, co jeszcze zbudować, kurczę, z nich. Tak coś widzę, że tu można samymi kamieniami w tej grze żyć. Trzeba popatrzeć, co tam jeszcze z tych kamlotów idzie nabudować. No zobacz, one co chwilę są od nowa. Znalazłem jakimś... Coś nieotworzonego jeszcze, jakąś paczuszkę. Kamieni ci u nas dostatek. Mati, zostałem zaatakowany. Co ty gadasz? Serio? Ty, jest. Nie. Coś we wodzie było chyba. Co? Przebiegłem tu i coś mnie kąsnęło. Czerwony ryj mi się zrobił. Ty, co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Zepsułeś mur. Nie, rozebrałem go. Naprawiaj to. Ty, ogólnie fajnie wygląda ten mur. Co ci się dzieje? Co się dzieje? Wąś się kąsnął? Nie wiem co, znowu się zrobiłem czerwony.
Dobra, czekaj, ale wiesz co, jak mamy tutaj ten stojak na drewno, to niech będzie taka przerwa, jak już A może popsułem, pi... nie? A, ty, chyba chlać mu się chce, czy coś. Jest tu woda w tych miskach? Czy nie ma W jeszcze? jednej powinno być. Umierasz z pragnienia. No super, dzięki za info. Ale masz też napoje przy sobie, wiesz? A no zapomniałem o tym. Dobra, a jakbyśmy chcieli stawiać jakąś palisadę czy coś, to buduje się to z tej niestandardowej tej? Hej. O, mnie coś Czekaj, bo tu są jakieś zainteresowało innego. płoty z kości. Co tu jeszcze jest? Jestem Bob Domek budowniczy, na nie? drzewie, no super. Platforma na drzewie. Ściana z oknem, ściana z drzwiami. Tu idzie całą chatę samemu w ogóle postawić, ja widzę. Więc można willę z basenem Wow. wypierdzielić. Zbiornik na sok z drzewa. Na co mi jakaś fabuła, jak ja mogę tu Minecraftować? No właśnie, gdzie ty biegasz tam? Bawię się. Mi tu coś mruga w tej książce. Czekaj, czemu mi to mruga? A jakiś poradnik przyrodniczy. Tu jest. Jakieś aloesy i inne gówna tu są. O, przybiegł ten zombie. No widzę właśnie, że biega tam już jak pomylony. I on idzie w moją stronę. Znowu. No. I się do mnie głupio patrzy, a ja trzymam koktajl Mołotowa przy sobie. Słuchaj, gościu malinowy. Chyba się zapaliłeś. Pali go? No. Palonko ma. Co ty tu za ścieżkę odstawiłeś? Co to jest? Mówię, że się bawię. Czekaj, podążam ci pomóc. Dawaj go z boku. Z boku? Chodź z boku. Co uciekasz? A jak spierdzielił daleko w ogóle. A ciekawe, czy oni się regenerują, jak uciekną. Dobra. Ale piękny płot normalnie postawiliśmy. Normalnie nikt takiego nie ma. Zobacz, jaka piękna ścieżka. Tu będzie wyjście w tamtą stronę. No, żeś to ci powiem, miał pomysł, no. Pięknie, nie? A ja nie mam, ty, ja mam pełno kamieni i o tym nie wiedziałem. A czemu nie mogę budować? A, mogę. No normalnie taką ścieżkę do mam. To jest nam niezbędne, ścieżka jest nam potrzebna. Pięknie to Najbardziej. wygląda. Dobra, wujek, ten. Co Trzeba jest? wziąć, zrób tą tanie na drewno i chodzi do mnie tutaj. Sanie na drewno? Tak. A z czego to się robi? Nie wiem, zobacz tam. Muszę zobaczyć, bo było gdzieś tu przed chwilą. Dowiedz się. Czekaj, muszę przeczytać książkę, żeby to wiedzieć. Gdzie jest Dobra. sanie na drewno? Sanie na kłody są. 21 patyków na to jest wymagane. No tutaj. Zresztą tu, gdzie je rąbię, to możesz sobie ten wziąć, nazbierać. Kurde, C zlikwiduj, czy co jest? Dobra, i tam postawię, gdzie ty rąbiesz, aż tam poszedłeś. O! Koło mnie jest ziomek, uważaj. Yeti przyszło? Tak? To może ten sam naokoło pobiegł. Nie, Nie, to jest więcej ich tu inny. jest. Nie lubię tego. Ale podpalą się? Ten jeden, jo. A widziałeś, tego pchasz w ten dzidą plecy, a on się na mnie uziął, patrzy na mnie cały czas. A tamten płonie przy okazji. Odsuń się, bo Już się padniesz. właśnie odsunąłem, a tamten płonie cały czas. O, zgasł. To może być problem, nie? Jak on zgasł. Gdzie on jest, ten pajac? Ej, mi tu O, jeden nie atakuje. żyje, dobra. Widuj tego pajaca, co ty robisz. Dobra, biorę siekierę. Dobra, jest. Gdzie jest Porobieni. ten czarny? Gdzie jest ten czarny? Idę ten do ognia dołożyć, bo zgasł. Ty, ja drugiego niosę.
No i mamy kości, dobra. Robiłeś sanie już? Nie. Ja mam jakieś mięsko? Dobra, Mati, bo to już jest, nie wiem, ile odcinka. Patrzysz tam? Chyba dużo. No to chyba 100 lat minęło. Ale byśmy musieli zrobić te sanie i dociągnąć jakieś drewno i... No to dawaj. Wtedy. Tylko patyków dobra. Nie mam na te sanie, skoro ja mam teraz patyki wyczarować. No tutaj powinny być jakieś patyczki, nie? Do wyrąbania. O, leżą nawet tu chyba. Czekaj, bo tu nie nas leżą gdzieś w krzakach. Obok tego drzewa, co rąbię, to są patyki, wiesz? Czekaj, bo ja tu widzę. Wiesz, jakbyś po... Znowu mam kurczę ziomka obok siebie. 21 patyków potrzeba, nie? Na sanie. No to ja mam 3 zebrane. Ja mam chyba nie wiem ile. Aż znowu te pajace tu są. Idziemy. To jest ten. To jest ten. Nie, to też jest ten już mocniejszy. Dzidujemy ich? Tak. Szybko padł. Może to był ten, co już był uszkodzony. Może tak, nie wiem. Zaniosę go i w ogóle leżą kłody, Mati, te, które chyba... Czy to ty narąbałeś już? Tak, je rąbałem przecież. Aha, ja myślałem, że to leżą te, co ten, co już, co kiedyś tu zostały. Nie wiem, co się stało, ale widzisz, musimy stawiać te kłody. Następny biegnie do ciebie, za tobą jest. Goni ciebie jakby. Goni chcę ciebie. Koniecznie do mnie przyjść. Trafiłeś mnie, Mati. Kolejna zyta przybiegła. Ja pierdziolę, czy ja się nie mogę w spokoju piwa ze szpagiem napić? Wypierdzielaj. Ej, co się stało, że tak szybko ich zabiliśmy teraz? Nie wiem, trzeba do pieca dorzucić. Jo, bo gaśnie. Boże, jak ja się zaraz znowu podpalę. No, pointa. Dobra, gdzie ty ten, tniesz te drewna dalej, czy nie? Gdzie ty jesteś? Tak, ten, no tnę, ale musisz te sanie postawić, spróbuj postawić no te sanie. Chcę spróbować to zrobić, ale oni mi ciągle przeszkadzają. A tu koło mnie, koło tych właśnie drewienek wyciętych, a ja stoją, pokazuję. Teraz... No teraz fajnie zaczęło pokazywać, ile zebrać mam, więc mogę się dorzucić do ciebie. 16 patyków jeszcze brakuje, dokładaj, bo nie wiem ile jeszcze, dużo jeszcze brakuje. Teraz jak patyki potrzebne, to nie ma nagle. Piękna ścieżka, niedokończona. Tam trzeba dorzucić kamyczku. Widzę, że z kamieniami podmurek taki i ten, to nie ma problemu. Ale tych patyków to było mnóstwo, nie? A teraz są. No właśnie, a teraz nagle nie ma, jak już potrzebne są. Gdzie są te sanie? Gdzie znalazłem patyki leżące tutaj. Ile jeszcze? 7 brakuje. Pyt. Co? Jeszcze 3. 3 jeszcze? Tak. Czekaj, muszę gdzieś je wyczarować. Patrzałeś ile ten? Ile my to nagrywamy już? Nie. Takie za długie te odcinki jak będą, to też się nie będzie chciało ludziom oglądać. Nie wiem, u mnie lubią oglądać się. Ci co oglądają odcinki, pozdrawiają mnie. Zwłaszcza takie, w których zrobiliśmy nic. Dzisiaj jest dosyć nawet zaczęło się. Trochę siedzieliśmy w tym domku. Mati, jeszcze jeden patyk potrzebny jest. Ja mam 2 przy sobie. Dobra, to ja też mam 2. Super, jest progres. Sanie sobie zrobiliśmy do wożenia drewna. Ciekawe, czy one się zużywają. Trzeba zapakować. Dobra. Będzie Bożej Murzyn ciągnął. C tak? Czy nie, R tak się ładuje? Nie wiem. Aha, R wybierasz co załadować. I C kładziesz.
ale podnosisz. Ciekawe, ile tych kłód tu wejdzie. Mogę jeszcze więcej nakłaść, czy nie? Mieliśmy gościa koło siebie. No widziałem, że bieg tam. Tych kłód tu trochę wejdzie. Jest wrzucone 5. Czekaj, tu jeszcze jedna leży, widzę. Patrz, ten szmaciarz tu jest. Atakuje ciebie. Ja chciałem odłożyć te kłody tu, a nie. Czemu mi kłody z rąk wypadły? Zabiłeś Genovefę? No. Weź dorzuć do ognia, bo zimno się robi. Dobra, spróbuj ciągnąć te sanie do chaty. Czekaj, ja kładę jeszcze na nie. Jeszcze się da? Pytanie, ile da się tu napchać, nie? O, już się nie da chyba, bo jest tylko E pokazane. 3, 6, 8 kłód. Dobra, teraz pytanie, jak te sanie ciągnąć? Tam był jakiś przycisk zaznaczony. Gdzie chyba? A G? Ale z którym? Aha, dobra, czekaj, tu widzę, za E. E jest. O! Podążam. Można pchać albo ciągnąć. Ej, dobre? Dobra, rzech przywiózł. Gościu uciekł na drzewo, jak wyciągnąłem koktajla. Dobra, a teraz pytanie, jak te sanie odstawić? Aha, dobra, jest. Mam nadzieję, że z tego to nie zniknie nam drewno teraz. No ja chyba też mam taką nadzieję, bo mnie tam jeszcze zapali. Tam, tu jeszcze masz, zobacz to składowisko, nie? W tym miejscu. Czekaj, bo trzeba nazbierać... A ścieżka jest dokończona? Tak, dokończyłem. Uwaga, atakuje. No właśnie. Odsuń się. Myślałem, że mam z widy. Dobra, nie trafiłem go, myślałem, że będzie w tą stronę biegł. I tym optymistycznym... Tak, wiesz, na chama do nich podchodzi, tylko trzeba odskakiwać. Tym optymistycznym aspektem będziemy kończyli. No tak, mi się coś zdaje. Jeszcze pozwolę tobie dorzucić im do pieca. No już idę właśnie, bo czuję, że mi się zimno robi. Ej, tu jeszcze Genovefa biega na gołych cycach. Gdzie uciekasz? Chodź tu. Tereska, chodź. Nie dogoniłem Tereski. O, ognisko Mati zgasło, nie chce się palić. Trzeba od nowa odpalić. Co ty gadasz? No, muszę podpalić od nowa. Trochę liści nawrzucam. O, już pięknie się tutaj wędzi. Tu trochę kości będziemy mieli z tego ogniska, nie? Chciałem ci powiedzieć, bo tu już ilu ich spaliliśmy, tych... No... Ale teraz tak, bym musiał jeszcze zobaczyć, ile tam tych kłód leży, pozbierać je i dorzucić tutaj do tego stanowiska, wiesz? Do tego stojaka? Do tego stojaka, bo szkoda, że znowu nam znikły... No właśnie, gdzie one są? Widzę tu jedną jeszcze. Ogólnie to po coś zrobiliśmy te sanie teraz, nie? No po to, żeby stały, nie wiesz? Ale dobra, no... Ale nie ma więcej kłódu, jedną tylko znalazłem. Jeszcze tu mam jedną na pewno. Dobra, to niosę. Do stojaka tak samo się wkłada, C? Mam jeszcze... Nie, dobra. No, C, a E chyba się odbiera, tak? Są mati progresy, bo zaczynamy mieć jakieś zapasy materiałów, coś tu się dzieje. Tak. Mati, żeby nas oni nie atakowali, to byśmy grali se jak w Simsy. No. I tak będę grał. Ale widziałem, ludzie tam budują jakieś... Tylko nie wiem właśnie, czy może idzie wyłączyć, że tych głupków nie ma i grają sobie tylko, wiesz, dla beki ludzie. Bym musiał to sprawdzić. Nie no, bo oni się przydadzą, dają rozrywkę. Ale nie, bo abym mógł, wiesz, odcinki dla jaj nagrywać, jakieś chaty odpierdzielać po prostu. Ale tu też będziemy odpierdzielać chaty dla jaj, bo zobacz, jak mamy pięknie. No i zobacz, jeszcze trzeba ogródek z jagodami postawić. Tu po lewej stronie na przykład i ogrodzić. No, coś tu zaczyna być, ale odcinki to długie wciul wychodzą.
Dobra, No, tak, na dzisiaj nie ma będziemy co się kończyć. zatrzymywać, nie? Jak dobrze idzie, to trzeba coś zawsze dokończyć. No. Widzę coś zrąbanego w tej grze. Spójrz, jak się twój cień porusza po ziemi, jak idziesz. Do przodu i do tyłu. To co? Sztywny jest. Dobra. Przede wszystkim trzeba zapisać na sam koniec, pamiętaj. A no właśnie. To już To my idę. się żegnamy, nie? No. Także dzięki serdeczne za obejrzenie kolejnego odcinka. Oczywiście łapki w górę, subskrypcje mile widziane, zarówno u mnie na kanale, jak i u szwagra. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Ale pięknie to wygląda, ta chatka teraz. No Na zarąbiste, razie także trzymajcie się. wszystkim. No. Trzymajcie się i cześć.